Cześć, ja jestem Mateusz i witam was w 141 materiale z gry Assassin's Creed 4 Black Flag. Dobra, tutaj mamy za sobą konwój, jednak nim się nie zajmujemy. Najprawdopodobniej jest to przedostatni odcinek z tej gry, ale wiecie, że wszystko może się zmienić. Dzisiaj zajmujemy się w dalszym ciągu skarbami. Jak wiecie, w poprzednim odcinku odkopaliśmy dwa, jak się nie mylę. Tak więc teraz od razu się do tego zabieramy, nie tracimy czasu. Musimy wyciągnąć mapy. No i sprawdzić współrzędne. Mamy 565, 539. Sprawdźmy. Chyba tutaj. Tak jest. Jigway. To chyba jest jaskinia przemytników, na to wygląda. Już się tam przenosimy. Dobra. Oj nie, strefa zastrzeżona i przeciwnicy, jak ja tego nie lubię. Ale sprawdźmy. A, to gdzieś tutaj musi być koło palmy. Najprawdopodobniej gdzieś tutaj. Albo i nie. Albo i tak. Ta muzyka mnie rozpierdala. To chyba nie tutaj. O, chyba tam. To jakby tam. Chyba jednak nie tutaj. Ale gdzieś tylko wody na to wygląda. No nie wiem, wejdźmy do środka, sprawdzimy, czy tutaj jakieś palmy będą. Chociaż wątpię w to. Aha, to musi gdzieś tutaj być. Najprawdopodobniej tu też mamy wodę. Żeby nas nie zauważył gość. Mamy miecze, mamy. Okej. Najpierw się muszę nimi zająć, bo... Chodź tu, chodź. Zagwizdaliśmy. Okej. A, oni chyba tu stoją. Tak jest. A i teraz dwóch podejdzie, będzie lipa. Chyba nie zaarał, kurwa, nie mogę się wysłać. Chyba nie połapała, się ta reszta. Miejmy taką nadzieję. Dobra, chodźmy tutaj, zrobimy to wszystko po kryjomu. Lubię tak zrobić to. Już jakoś nie wiadomo. I'm gonna pull that tongue right out of your skull. Come here, swine. I demand an apology. O, chyba przyjdzie tu. Tak jest. Odsuń się, bo cię zauważy. Okej. Przeszukajmy go. Dymne, o proszę, strzałki usypiające. Ups.
Teraz tu przyjdzie. Nie. Chodź tu, chodź. Chowaj się, baranie. Okej. Nikt się nie połapał. Chociaż tu wszystko widać, ja nie wiem czego oni. W ogóle nie. Reaguję. Ops. Chodź tu. No chodź tu. Czekamy na niego w takim układzie. Okej, tu jest jeden na górze, trzeba na niego uważać. Może by go tak z pistoletu. Może jednak nie. Okej, może tak by ściągnąć z powietrza. Pozwoliłbym się zaznaczyć. No i chyba jeszcze jeden został. Bardzo mi się to odzienie podoba. Kryja. Spadniesz? Plusk. No to pluska. Dobra. W takim układzie szukajmy tego skarbu. On gdzieś tutaj powinien być. Najprawdopodobniej. I on gdzieś tutaj będzie, bo są te kamienie nawet widać. Bez powodu też by tutaj przymytnicy nie byli. Chociaż nie wiem, czy oni wiedzą. Dobra, mamy. Tak więc kopiemy. Okej, 4000 reali, odkryte zakopanie skrzyni 18x22. No i będziemy zaraz kopać dalej. Wyciągmy mapy. 525, 253, sprawdźmy. 525. 200. Może tu? Tak jest, long by. A więc przenieśmy się tu od razu. Aha, to jest tutaj. Tu chyba będzie ciężko ten skarb znaleźć, naprawdę. Tam mamy jeszcze jakiś towar, to bym go od razu zabrał. Otwórz, nie wyskakuj. Otwórz. Okej, drewno 3 sztuki. Czekajcie, ja sobie tutaj odpiszę. No i popatrzmy. Tu gdzieś jest jakaś chatka. O, koło punktu widokowego. To bardzo fajnie odwzorowane jest teraz. Chyba, tak mi się przynajmniej wydaje. I to jest z takiego położenia jakby. Aha. No nie wiem, czy idę w dobre miejsce. Nie będę już polował na te zwierzęta, bo nie ma sensu. Nie, chyba idę w złe miejsce. Mamy tu jeszcze jakiś inny punkt widokowy? Tak, mamy. Tak więc przejdźmy tutaj i sprawdzimy. Thank you.
ale to jednak nie będzie tutaj. Nie, bo tutaj mamy inny punkt widokowy, więc przejdźmy jeszcze na ten drugi. Ale tu strefa zaszerzona, masakra. Przejdźmy jeszcze. I to będzie najprawdopodobniej tutaj, bo też nad wodą. A, jest ta chatka, no. Musicie być cierpliwi, bo ja tutaj muszę teraz odpisywać ważne sprawy. Dobra. Tak więc jest dużo chatek, kurde. Ale koło jakieś... O, chyba tam. Nie zabije się? Oby nie. Ups. A jednak... No to nieźle. Nie chciałem. Ale jednak się tak zdarzyło. No dobra, jesteśmy od razu na ziemi. No i to powinno tam być. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tu mamy jeszcze jakiś towar w środku. Otwórz. Metal 3 sztuki, dobra. Nie, nie wyłaśnił. Właśnie to jest trochę porypane, że on od razu wyskakuje, kurde. Nie można na przykład za pomocą jakiegoś klawisza, tylko... Tylko od razu wyskakuje. I tu gdzieś to powinno być. Najprawdopodobniej. Chyba tu. Nie, to chyba nie. To chyba tutaj będzie. Tak jest. To będzie tu za tymi palmami. Najprawdopodobniej gdzieś tutaj. Na pewno tutaj. To gdzieś tutaj powinno być. Chyba nie w skałach do ciuma. O, mamy. Idealnie. Co tym razem? Okej, 4000 kolejne. 19 na 22, także jest jeszcze 3 skarby. Sprawdźmy, ile map nam zostało. Właśnie 2. To mi trochę nie pasuje, bo jeszcze jedna skrzynia gdzieś ma być, no ale gdzie to nie wiem. Dobra, zabierajmy się za kolejny. 479, 487, 479, 489. Serio? Wrak? Boże. To może być trudne. Ale zobaczymy. Kurde, telefon mi nie ładuje, nie wiem dlaczego, ta ładowarka się chyba zrypała. Aha, jak może ładować, jak nie jest podpięty do prądu? Chyba proste. O Jezu, jeszcze padłby mi spadł, jakby nie głośnik. Jakby nie słuchawki. Dobra, gdzie ten wrak? Tutaj. Płyniemy. Dobra, co mój? Czekamy chwilę. Okej, znowu wrogowie. I nie wiem, kiedy to trzeba płynąć. Chyba tędy podpłyniemy. Powinniśmy przynajmniej. Gdzieś tam będziemy musieli poszukać skarbu. Mam nadzieję, że tu nie ma żadnych prądów. A, wiedziałem, że się o te jeżowce właśnie to się nazywa. O Jezu, jeszcze te
Skurczysyna. O, następny. Wiedziałem. Inaczej być nie mogło. Dobra, bo nie mam za dużo tlenu. Trzeba znaleźć kieszeń. To są mureny. Blokujemy od razu. Nie ma co przedłużać. Gdzie teraz? O, wiedziałem, że tu prądy będą. Trzeba właśnie kierować dobrze postacią teraz. Ciekawe, jak my tam w ogóle wrócimy. Aj. Aha, okej. Tak to wygląda. Byłem tu jeszcze w ogóle kiedyś, nie pamiętam, nie kojarzę. Ten gościu w ogóle się nie zorientował, to jest śmieszne. A właśnie, bo tu broni nie mam. Zabij go. Przeszukaj. Jest trochę waluty, bomby. Ale bomb... O, mogę używać. Pistolet też. Zajebiście. Dobra, sprawdźmy tak więc mapę teraz. Gdzieś na jakimś wysepku. No, po co go podnosisz? Dobra, wyrzuć go. Aha, sam wpadł zamiast go wyrzucić. Ale to taki szczegół. Dobra, idziemy dalej. Może tu gdzieś ten skarb jest. Ten taki wysepku właśnie. Ale to nie będzie tutaj po drugiej stronie jakieś deski mają być. Fuck you, oh fuck you. To będzie trudne. Być może się uda. Okej, niby się udało tych pozabijać. Dobra. Idziemy bowiem dalej. Tu jest dwóch. Goście w ogóle nie reagują. Za łatwa jest ta walka. Dobra, i tu na górze powinien być najprawdopodobniej ten skarb. Albo naprzeciw. Ale fart. Oj, blisko mamy do kawki. Polecisz kawałek. Dobra. Tego też pizdu, dopóki żyje jeszcze, żeby się utopił, skurczysyn. Dobra. I tam... Aha, czyli tam, gdzie byłem, powinien być skarb. Okej. Tak, on powinien być tutaj, ale... Albo i też nie. To może być praktycznie wszędzie, to jest jakieś urwisko. Może jeszcze nie tutaj, tylko właśnie tam, gdzie byłem. Co ty odwalasz? To może być tutaj. Nie, niemożliwe. W takim układzie, gdzie to będzie? Z tamtej strony? No bo nie wiem już tak naprawdę. Samym tym. No ale tu nic tego nie przypomina. To musi być tutaj.
ale gdzie? W skałach to jest niemożliwe. Niemożliwe. To w takim układzie gdzie? Może tam? Może rzeczywiście tutaj? Czego go nie mogę dobić? Też niemożliwe, przecież tu wszędzie skały są. Kurde no. Dziwne, naprawdę dziwne. Bardzo dziwne. Jeszcze raz. Aha, i tu ma być schemat, elitarne wybuchowe beczki. No ale gdzie to może być? Prawda, ciekawa sprawa. Tutaj? Nie. A no całkiem możliwe. To są właśnie te deski, co tutaj są na mapie. Więc to musi być gdzieś chyba tutaj. O właśnie! Nie musiałem ich tam w ogóle iść zabijać. No ale nigdy nie wiadomo, gdzie jest ten skarb. Schemat w takim układzie. Tak jest. Elitarne wybuchowe beczki dostępne, zebrane schematy wszystkie. Jeśli chodzi o kawkę, odkryte zakopane skrzynie 20x22. Okej. Mamy ponad 191 tysięcy reali, tak więc zabierzmy się za ostatni skarb, a będzie to 679 381. 679 381. Dobrze, że do wszystkiego nie trzeba dopływać, chociaż tyle. 281 chyba? Chyba. Właśnie. Cumberland Bay, czyli to jest taka wyspa. Przejdźmy tam od razu. A więc skończymy te skarby i zabieramy się za ostatni, za ostatnią po prostu sekwencję, można powiedzieć, czyli łowy na templariuszy. Tutaj widać strefa zastrzeżona, wszędzie trzeba uważać, ale już teraz nie. I musimy sprawdzić na mapach, gdzie to jest. To będzie z drugiej strony. Trzeba iść tutaj. O Jezus Maria. Ale on ucieka. Nie wiem dlaczego. Następny gepard. Uciekają. O, udało mi się. Zabij ocelota za pomocą ukrytego ostrza. Ukończono wyzwanie. No dobra. Następny przedmiot. O proszę. Sprawdźmy. A, bo to tylko z kości. Dobra, już wiem o co chodzi. Źle idę. Muszę iść tam na drugą stronę. Muszę sprawdzić jeszcze raz mapę. Tak, muszę iść na drugą stronę. I tutaj w najbardziej położony punkt, właśnie tutaj, muszę sobie ustawić znacznik i przejdę tutaj punktem widokowym, będzie chyba szybciej. A więc odkryjemy sobie jeszcze ten skarb i zakończymy odcinek, a na następny zostawimy właśnie sobie te łowy.
tutaj powinno być. Koło kawki, nie musiałem daleko płynąć. Gdzieś tutaj masz być. No, to nie było takie trudne. Okej, mamy 4000 reali, 21 na 22 skrzynie. Mamy ponad 195 tysięcy reali. No i nie wiem tak naprawdę, gdzie jest ta ostatnia skrzynia. No ale pal licho. Dobra, sprawdźmy teraz, gdzie mamy te łowy na templariuszy. Chociaż nie wiem, jak to teraz sprawdzić. Trzeba będzie przylecieć chyba każdą wyspę. Legenda może. Ciśnijmy legendę. Łowy na templariuszy, ale tego nie pokazuje. Nie pokazuje mi tego na mapie. W porcie chyba nie ma nic. Tu jest wrak, to na pewno nie. Tu jest wyspa. Tutaj nie. Nassau. Tu nie. Tu nie. Przy forcie nie, tutaj. Tutaj nie. O, magazyn pełny? Aha. Tutaj. Nie. Havana. Naprawdę dużo tych ikon. Ciężko coś zobaczyć. No ale tutaj nie. Przylądek Bonavista. Nie mogę nic sprawdzić, to chyba nie tutaj. Może Tulum? O proszę, właśnie, jeszcze to. Odzienie Majów, musimy tam pójść i zróbmy to jeszcze w tym odcinku. Może będziemy mieli tą zbroję. Tam ktoś chodzi. Aha, bo to jest dzielnica taka asasynów. No dobra, to gdzieś tutaj, ale gdzie to było? Tutaj? Nie. Gdzieś tutaj się dawało te kamienie. Nie jestem pewien gdzie. Fuck, gdzie to było? Oznaczmy to. Tak myślałem, że trzeba na dół zejść. Okej. Przejdę tędy? Niestety nie. Wyłaź z tych liści. Tak jest. Okej. No i sprawdźmy w takim układzie. Interakcja. Poszukiwacz. Udało ci się zdobyć trofeum. Wszystkie kamienie powsadza. I oto proszę, jest ta zbroja. Przeszukaj. Interakcja. Odzienie Majów. Nagroda za ukończenie aktywności związanej ze stylami Majów. Według legendy to odzienie Majów stworzono za pomocą odnalezionych materiałów pochodzących z czasów pierwszej cywilizacji. Rzekomo potrafi odbijać metalowe pociski. O proszę. Przebierze się od razu. Tak jest. Proszę tylko zobaczyć, jak ona ładnie wygląda. Chociaż tamten strój mi się bardziej podobał, muszę powiedzieć. No ale skoro to odzienie Majów jest tak dobre i mocne, no to niech będzie. W końcu nie na darmo zbieraliśmy te kamienie. Dobra.
A więc poszukajmy jeszcze tych łowów. A może prościej by to zrobić. Weźmy we wskaźnik postępu. Proszę, mamy 93% ogólnej synchronizacji. Główne misje mamy 88% i tak już pozostanie. Przedmioty do zebrania 100%. Wszystko zebraliśmy. Misje poboczne 98% i akcje poboczne 94%. Tutaj mamy zakopane skrzynie 95%. Ale my szukamy... Łowy na templariuszy. Jest. Vens. 100% Anto. 100% Rona. 100% i Opia 75%. Więc tak jakby jedna jeszcze misja nam została. Ale nie możemy jej aktywować. Jedna misja. No ale nawet nie mogę zobaczyć, gdzie ona jest. To jest lipa trochę. Opia, ale gdzieś to tutaj musi być. Może tutaj? Nie. Może tutaj? Nie. Tutaj? Nie. Może tutaj? Tak jest. To będzie Pinos Isle. Łowy na templariuszy, a więc od razu się tu przenieśmy. A po prostu po wczytaniu gry nam tutaj to z powrotem przywróci. Tak więc to był przedostatni odcinek na 100%. Jedna misja nam w następnym odcinku długo nie zajmie. A także poprowadzę was po tym menu głównym, jak obiecałem. Tak więc to by było tyle na ten odcinek. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę, suba, komentarz. Pamiętajcie także o fanpage'u, który jest na Facebooku. No i oczywiście zapraszam do kolejnego, ostatniego odcinka, który pojawi się niebawem. Cześć!